jestem Klaudia, to kanał no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Do sumu zbiorów A i B należy 9 elementów. Do części wspólnej A i B należą 4 elementy. Natomiast zbiór B-A ma 3 elementy. Po ile elementów mają zbiory A i B? Ok, zaczniemy sobie od tego, że mamy tutaj sumę. Czyli A u, B. I mamy tutaj 9 elementów, tak? Pamiętajcie, że tutaj te liczby mogą się dublować. Mamy część wspólną A, N, B. I tutaj mamy cztery elementy. To znaczy, że zbiór A i zbiór B mają co najmniej cztery elementy. I potem mamy. Natomiast zbiór B odjąć A ma trzy elementy. Tak? No to, ponieważ do sumy tych zbiorów należy tutaj 9 elementów, to zbiory mają razem jeszcze 5, jak sobie to odejmiemy, 5 innych elementów, tak? Zbiór B minus A ma 3 elementy, więc do zbioru B należą 3 elementy spośród tych 5 elementów. W takim razie do A, no to 3 minus 5 to 2. To do 2 muszą należeć 2 pozostałe elementy, tak? Tak jak mówiłam wcześniej, tutaj mamy co najmniej cztery elementy. Z tego zostaną nam dwa elementy, czyli zbiór A to 4 dodać dwa, a zbiór B co najmniej cztery elementy i tu mamy trzy elementy, które nie należą nam do zbioru A. Pyk. Czyli do zbioru A należy 6 elementów, a do zbioru B będą należeć 7 elementów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.